13 sierpnia Niemcy, że tak powiem, taką pułapkę na powstańców zainstalowany tak zwany czołg, który tu wybuchł na rogu ulicy Kilińskiego i Podwala. O, teraz jak idziemy, to tutaj była jedna barykada, a tu była druga, taka głębsza barykada wzdłuż ulicy Długiej. W ten czas, kiedy ten czołg, tam taki słup ognia się pokazał, a tam było tutaj dosyć dużo, że tak powiem, ludzi dookoła tego czołgu. Mówię ludzi dlatego, że myśmy z daleka to nie widzieli, czy to byli powstańcy, czy to była ludność cywilna. To myśmy byli w ten czas tu, w tym miejscu. Tu była barykada. Jak ten słup, to ja wziąłem tą swoją koleżankę. W ten czas ona się tak do mnie odwróciła, jak żeśmy tak szli. Ona się tak do mnie odwróciła twarzą, ja ją złapałem i żeśmy tutaj do tego rowu, który był tutaj wykopany, żeśmy się przewrócili. Ja nie wiedziałem nawet o tym, kiedy żeśmy się podnieśli, ona mówi, to ona dostała w rękę. I ona tak dostała w rękę, że jak się do mnie, to w swoją prawą tutaj rękę dostała. Odłamek tu. Także jakby ten odłamek nie jej ręka, to ja bym dostał gdzieś tutaj w lewą stronę swojego tutaj, gdzieś ja po lewej stronie bym dostał, tak. No i w ten czas ją ranną, żeśmy wzięli, ja ją wziąłem, zaprowadziłem do szpitala, który był na Krzywej Latarni na ulicy Podwale. Oto tu był taki dosyć duży budynek, jego nie ma, bo to wszystko zostało zburzone w czasie powstania. I ci harcerze, to oni wyszli na balkonach byli. Jak ten słup ognia poszedł do góry, to ja ich później w tym szpitalu pod Krzywą Latarnią, to leżeli poparzeni i byli przykryci takim muszlinem jakby tamtego i smarowani byli zwykłym takim olejem jakimś rzepakowym tamtego, żeby to... Oni byli całkowicie... ciała były poparzone. Ale ja później po wojnie, kiedy miałem możliwości, a miałem, tak się stworzył. To pamiętałem o tym, że takie dziewczyny w 1939 roku zginęły. I wziąłem na rogu, na ulicy, na Kijowskiej, w dworze wschodniej od strony Kijowskiej, ulicy Kijowskiej, tym harcerkom. Rzeczywiście to był zwykły taki kamień, ta ulica Kijowska nie wyglądała tak pięknie, jak dzisiaj wygląda tam taki... Mój kolega, który był ze mną razem w konspiracji, a który... Który mi, Rysiek Sabat, miał pseudonim Orzeł. Rysiek, nawet ja byłem dowódcą drużyny, on był u mnie dowódcą sekcji. Rysiek wziął i pracował w kwaterze głównej harcerstwa polskiego. Ja mu mówiłem, Rysiu, pilnuj tego kamienia. I ten Rysiek pilnował tego kamienia przez cały czas. Jak przebudowywali ulicę Kijowską, to Rysiek, ponieważ on pracował w kwaterze głównych harcerstw.